Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Ze mną jest pan poseł Robert Winnicki. Ja nazywam się Marek Szewczyk, jestem radcą prawnym. Szanowni państwo, w poniedziałek w Krakowie miała miejsce demonstracja pod siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej w obronie doktora Zbigniewa Martyki. W tej manifestacji brało udział ponad 200 osób i do Okręgowej Izby Lekarskiej z interwencją poselską wybrało się dwóch posłów Konfederacji, pan poseł Grzegorz Braun oraz pan poseł Konrad Berkowicz. Szanowni państwo, podczas tej interwencji poselskiej panowie posłowie zostali nie wpuszczeni po pierwsze siłowo do budynku Izby Lekarskiej, nie chcieli wpuścić, zatrzaskując drzwi i raniąc rękę pana posła Grzegorza Brauna. Szanowni państwo, wobec tego składamy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa w postaci naruszenia nietykalności cielesnej posła na Sejm RP oraz utrudniania mu sprawowania mandatu poselskiego. Szanowni państwo, zgodnie z mandatem posła, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł na Sejm RP ma prawo podjąć interwencję poselską również w takim organie, jakim jest Izba Lekarska. Zgodnie natomiast z kodeksem karnym posła uznaje się za funkcjonariusza publicznego, a w myśl artykułu 222 paragraf 1 kodeksu karnego, kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z artykułem 223 paragraf 1 kodeksu karnego, kto działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Szanowni państwo, w myśl również artykułu 224 paragraf 2 kodeksu karnego, karze podlega ten, kto stosując przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Szanowni państwo, wszelkie podczas tej interwencji poselskiej te artykuły zostały naruszone. Po pierwsze, uniemożliwiono panu posłowi Grzegorzowi Braunowi i panu posłowi Konradowi Berkowiczowi sprawowanie mandatu funkcji mandatu posła i podjęcie tej interwencji w ramach ich czynności służbowych. Dodatkowo naruszono wspólnie i w porozumieniu przez pracowników prawdopodobnie Okręgowej Izby Lekarskiej naruszono nietykalność cielesną pana posła, który został zaatakowany i raniony. Wobec tego w normalnych warunkach prokuratora nie powinna czekać na zgłoszenie. Tylko takie sytuacje, napaści na posła, powinny być podejmowane z urzędu. Natomiast wyręczamy częściowo prokuraturę i zgłaszamy zawiadomienie. O zabranie głosu poproszę pana posła Roberta Winnickiego. Szanowni państwo, w poniedziałek w Krakowie mieliśmy do czynienia z trzema skandalami. Skandal numer jeden to zawieszenie na rok w prawach wykonywania zawodu lekarza zdroworozsądkowego doktora Zbigniewa Martykę, doktora nauk medycznych z 30-letnim stażem praktyką w zakresie chorób zakaźnych, z ponad 30-letnią praktyką w zakresie chorób zakaźnych. To był pierwszy skandal i w ogóle przyczyna, dla której nastąpiło zgromadzenie się Polaków, obywateli w tym miejscu i przyczyna, dla której również odbywała się w tym miejscu interwencja poselska. Drugi skandal to zamach na mandat poselski wykonany przez pracowników lub podległe im osoby z Okręgowej Izby Lekarskiej na w ogóle możliwość wykonywania mandatu posła, uniemożliwienie wykonywania tego mandatu posła w trybie interwencji poselskiej przez tych pracowników. To jest kolejny bardzo duży skandal. Trzecia rzecz, szanowni państwo, to jest naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Te wszystkie rzeczy są zagrożone, jak wspominał już mecenas Marek Szewczyk, odpowiedzialnością karną. I będziemy dążyli do tego, żeby ci ludzie, którzy są za ten skandal odpowiedzialni, odpowiedzieli karnie. Gdzie jest pan prokurator Ziobro? Gdzie są ci wszyscy, którzy mówią o tym, że będą bronić w Polsce praworządności? Gdzie jest pan minister sprawiedliwości? Gdzie są podległe jemu służby? Powinny z urzędu wszcząć postępowanie w tej sprawie.
Wreszcie, szanowni państwo, ta sprawa to również odpowiedzialność policji będącej na miejscu. Policja, po pierwsze, powinna umożliwić posłom realizację ustawowych obowiązków. Możliwość realizacji tych zadań, które wynikają z ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora, czyli umożliwić dokonanie interwencji poselskiej w tej izbie lekarskiej. Po drugie, policja odmówiła, z moich informacji wynika, że nie spisała osób odpowiedzialnych za naruszenie nietykalności cielesnej posłów, którzy dokonywali interwencji. To jest gruby skandal. W tej sprawie będziemy się też domagali wyjaśnień. I to jest też materiał prokuratorski o zaniechanie, rażące zaniedbanie obowiązków przez funkcjonariuszy policji, którzy mieli obowiązek posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do tej izby lekarskiej wprowadzić. Nie tylko bronić ich przed atakiem tych pracowników izby lekarskiej, którzy tego dokonywali, ale również mieli obowiązek wprowadzić posłów na Sejm Rzeczpospolitej, umożliwić im pełnienie poselskich obowiązków. Szanowni państwo, mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej to jest rzecz ważna, bo to jest delegacja wyborców, to jest delegacja Polaków. 1 300 000 wyborców zaufało Konfederacji, w tej chwili to jest znacznie więcej, ale w 2019 roku zaufało 1 250 000, w 2020 1 300 000 ludzi zaufało Konfederacji. I szanowni państwo, ci Polacy mają prawo do tego, żeby być reprezentowanymi, żeby posłowie w ich imieniu realizowali swoje zadania. Dlatego będziemy ścigać karnie, żądamy tego ścigania karnego, tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za ograniczanie swobód obywatelskich, za uniemożliwianie pracy posłów i za zamach na pracę posłów. Niech nikt nie myśli, że takie działania będą im uchodziły bezkarnie. Czy mają państwo jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy serdecznie.